Kochane dzieci, ludzkość chodzi w duchowej ciemności, ponieważ ludzie odrzucili światło Pana. Proszę Was, żebyście utrzymywali zapalony płomień Waszej wiary. Nie pozwólcie niczemu Was oderwać od mojego Jezusa. Uciekajcie od grzechu i służcie Panu z wiernością. Zmierzacie ku bolesnej przyszłości. Przyjdą dni, w których będziecie szukać drogocennego pokarmu, a nie znajdziecie. Kościół mojego Jezusa powróci do bycia takim, jakim Jezus powierzył go Piotrowi. Nie zniechęcajcie się. Mój Jezus nigdy was nie porzuci. Kiedy wszystko będzie wydawało się stracone, przyjdzie dla was Boże zwycięstwo. Odwagi. W dłoniach różaniec święty i Pismo Święte. W sercu miłość do prawdy. Gdy będziecie czuć się słabi, szukajcie sił w słowach mojego Jezusa i w Eucharystii. Ja was kocham i będę się za was modlić do mojego Jezusa. To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.